No i co? Minęła raptem doba, kiedy rozważaliśmy o tym, czy obecni na Białorusi Wagnerowcy, którzy mają szkolić siły białoruskie, są jakąkolwiek formą zagrożenia dla nas. I co się dzieje? W polską przestrzeń powietrzną wlatują białoruskie śmigłowce. A nie, przepraszam, nie wlatują, no bo przecież komunikowano, że nic nie wleciało, mimo że mieszkańcy Przecież interweniowali, wrzucali nagrania, dzwonili do służb, do policji, Straż Graniczną i do wojska i mówili o tym, że śmigłowce z gwiazdą na boku latają ponad ich głowami. Komunikat był jaki? Nie, niemożliwe. Ukształtowanie terenu jest taki, takie, że może się wydawać, że są nad polskim terytorium, a wcale niby nad nim nie są. Kończy się dzień, wychodzi komunikat tym razem MONU, bo poprzedni był dowództwa operacyjnego, który potwierdza, że jednak te śmigłowce w Polsce się pojawiły. O co w tym wszystkim chodzi? Abstrahując całkowicie od tego, czy było to celowe działanie, zamierzone, niezamierzone, czy Białorusini robili pewnego rodzaju prowokacje, czy może chcieli badać naszą reakcję, czy najnormalniej w świecie się pomylili. Łukaszenka miał niedaleko przebywać, i miały to być rzekomo też śmigłowce z jego obstawy. Ale tak jak powiedziałem, te dane są dla nas w tym momencie mniej ważne, bo tak naprawdę powinniśmy się skupić na tym, co niestety już niejednokrotnie w Podkaście podkreślałem nie tylko samodzielnie, ale także i z moimi gośćmi, również z kapitanem Hermanem w ramach cyklu Smutni Panowie 2, czyli komunikacja strategiczna, bo to znowu legło. Po pierwsze, skoro Białorusini mieli nas uprzedzić, że będą jakieś tam loty patrolowe się odbywać, jakieś ćwiczenia przy granicy i to rzekomo ma się dziać nawet między państwami, które ze sobą graniczą, a nie mają delikatnie mówiąc najlepszych stosunków, no to dlaczego chociażby nie poinformowano mieszkańców o tym, że śmigłowce gdzieś, niekoniecznie nad ich głowami, ale gdzieś blisko mogą się pojawić i choćby po to, żeby ci ludzie się nie stresowali, choćby po to, żeby też nie blokowali linii służb, wydzwaniając ileś dziesiąt zapewne, jak nie set razy, z różnych miejsc, że coś nad ich głowami się dzieje. Co najmniej dwa, niestety nie najlepsze wnioski można z tego wszystkiego wyciągnąć. Po pierwsze, znowu rozbieżność pomiędzy komunikatami dowództwa operacyjnego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. No i tu jest bardzo smutny, tak naprawdę, wniosek, że najpewniej raz, że nie wiedzieliśmy, że cokolwiek latuje, bo już w komunikacie tak naprawdę podkreślono, że śmigłowce przemieszczały się na bardzo niskiej wysokości, co w pewien sposób uniemożliwia ich wykrycie. Przypomnę tylko, że chociażby zorganizowane grupy przestępcze dokonujące przemytu najróżniejszego, Wykorzystują mniejsze, większe właśnie statki powietrzne po to, aby towar, ludzi, sprzęt przerzucać przez granicę i właśnie aby uniknąć ryzyka, dzieje się to na niskich, na niskich odległościach. Przypomnę historię z przewodowym, przypomnę historię pod Bydgoszczą, która miała miejsce po miesiącach. się zorientowaliśmy, że coś wylądowało nad naszym terytorium. Proszę też popatrzeć, jak ten pocisk musiał lecieć, bo najpewniej gdzieś nad Warszawą albo w jej okolicy też przeleciał. Niestety po raz kolejny nie wiemy, co się dzieje na naszym niebie, ale tak naprawdę wniosek może być inny, smutny i byłby tragiczny. Zostawiam go tylko i wyłącznie pod Wasze przemyślenia. Nie chcę nikogo oskarżać, sami się zastanówcie, w jaką całość się to składa. Wychodzi niestety na to, że faktycznie niespecjalnie wiedzieliśmy, co się dzieje na naszym niebie. No wszystkie komunikaty o powiadomieniu sojuszników, no powiem szczerze, to już takie trochę dla uspokojenia opinii, ale nie wiem kogo miało to tak naprawdę uspokoić. Ale inny wątek w tym wszystkim się nasuwa. Po wszystkich ostatnich incydentach, niestety, bezosobowo mówiąc, ministerstwo przerzucało się odpowiedzialnością z dowództwem operacyjnym. Oczekiwano dymisji. Przerzucano się, tak naprawdę, na pewne komunikaty medialne, skierowane rzekomo do społeczeństwa, tak naprawdę, do, do najważniejszych osób w tych dwóch podmiotach. No, i jak cała historia się skończy? No, najpewniej tak, że będzie znowu podobnie, znowu będzie żądanie dymisji, i może się okazać, że nawet jeśli ktoś wiedział o tym, co się dzieje na naszej granicy, to specjalnie nie zareagował, aby mieć teraz argumenty. Niestety, do swoich personalnych rozgrywek. A co, jeśli tych śmigłowców tak naprawdę wcale nie było? Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.